Jest poniedziałek, 7 maja. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii usłyszysz, że osoba, która żyje miłością Ojca i świadczy o Jezusie, może być całkowicie niezrozumiana. Tego braku zrozumienia może doświadczać nawet od ludzi, którzy samych siebie uważają za religijnych. Duchu Pocieszycielu, Duchu, wlej radość w serce me. Duchu, dawco darów, przyjdź napełnij nas mocą swą. Duchu, pocieszycielu. Duchu, wlej radość w serce me. Napełni nas mocą swą. Niechaj spocznie na nas Duch Pana, Duch mądrości, rozumu i męstwa, Duch posłany, by dać nam świadectwo. Niechaj sprawi, aby Słowo żyło w nas. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Jezus jest realistą. Dobra nowina, którą dla nas ma, nie jest przyjemną perspektywą odpoczynku i relaksu. To prawda, życie Jego Ewangelią niesie ze sobą pokój, ale jest równocześnie życiem świadomym wyzwań i problemów, które mogą się pojawić. Jezus tego nie ukrywa przed swoimi uczniami. Pomyśl, jakie wyzwania Ewangelia stawia przed tobą. Jezus nie wskazuje na trudności po to, aby nas wystraszyć, lecz żeby nas przygotować. Różnie może być w twoim życiu, jeśli odważysz się za nim pójść. Jednak najistotniejsze jest, że cokolwiek będzie się działo, nie będziesz sam. Duch Święty nieustannie będzie ci towarzyszyć. Czy zgadzasz się na życie, które niesie ze sobą wiele niewiadomych?
Chrystus mówi o trudach, ale dodaje, że będą one miały swój ograniczony czas. Nie będą permanentne. Życie człowieka to zmaganie, ale wyzwania pomagają nam wzrastać. Zastanów się przez chwilę, w jakim stanie duchowym teraz żyjesz. Co jest dla ciebie wyzwaniem, a co pociechą? Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Proś o łaskę pogodnego zgodzenia się na to, co niesie ze sobą życie z Chrystusem. Módl się o ufność, że On przy tobie będzie trwał i pomoże ci przemienić to, co bolesne, w miłość i dobroć. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Już od 7 maja dzięki naszej aplikacji możecie włączyć się w modlitwę Apelu Jasnogórskiego. Wykonali go dla nas zaprzyjaźnieni muzycy. Aranżację przygotował jezuita Dominik Dubiel. Śpiewa Kasia Bogusz. Wersja wideo będzie dostępna na naszym Facebooku. Zapraszamy do modlitwy.